prezbiterowi zboru w Karwinie w Kryszczacie, Dawidowi Paszowi, który ma dla Was pozdrowienie od pastora Ani Amacowi. Tak. Jest jedno bardzo krótkie pozdrowienie od pastora Anila i potem dwa zdania jeszcze mnie prosiłbym dołączyć. Szanowni zebrani, w imieniu parafii ewangelickiej w Karwinie w Kryszczacie życzę dużo nadziei i radości w tym, który jest zmartwychwstaniem i życiem, Panu Jezusie Chrystusie. Emil Macura, proboszcz Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Karwinie. Kiedy jesteśmy dzisiaj tu na cmentarzu, za chwilę będą ruszać sposobność do brygady, do uporządkowania. Niektórzy są już w trakcie. Możemy pytać dlaczego. Są tutaj różne nagrobki, są to ślady życia, też ślady katastrofy górniczej, a na nagrobkach są pojęcia, ślady wiary i ślady miłości ku Bogu i ku drugim ludziom. Biblia zachęca nas, żebyśmy pamiętali na te ślady, żebyśmy odkrywali ten skarb i mówi, naśladujcie wiarę ich. Kiedy patrzymy na te ślady, możemy być zachęceni w tym życiu tu i teraz. Dla mnie takim miejscem jest, takim śladem jest nagrobek tam, w tych miejscach, taki cały czarnie za tym krzakiem. Jest to miejsce od rodziny Wiczków, no, która przeżyła, widać tam, bardzo trudny okres. I pod tym wszystkim jest napisane, że utrapienia tego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się objawić, z tym, co przyjdzie, z tym, co Pan Bóg gotuje. I jest to takim wielkim skarbem, więc kiedy możemy dzisiaj tu chwilę być, możemy nabyć ten skarb, możemy te ślady odkrywać i uchowywać w życiu.